Myślę, że to ten wynik jest niespodzianką, ale tak naprawdę my tutaj przyjechaliśmy po 3 punkty, cel ten zrealizowaliśmy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Radomiak będzie drużyną, która będzie dominowała, będzie miała sytuację. Jednak przy odrobinie szczęścia udało nam się tutaj zdobyć 3 punkty. Chciałbym pochwalić moją drużynę przede wszystkim za serce do walki, za zaangażowanie, ambicje, a myślę do tego dołożyli jeszcze umiejętności piłkarskie, które mają i z tego wszystkiego wyszło nam tak naprawdę to, że wyjeżdżamy tutaj z tego bardzo trudnego terenu z 3 punktami, a myślę dla drużyny rozwoju, która tak naprawdę walczy o utrzymanie, jest to po prostu bezcenny wynik.